Turniej czterech skoczni bez Polaków, przynajmniej na razie. Taką decyzję podjęły niemieckie władze sanitarne, które po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u Klemensa Murańki wykluczyły całą ekipę. W Oberstdorfie jest Filip Czyszanowski. Z jakimi reakcjami spotkał się taki werdykt? Powiem tak, jeżeli mistrz świata w lotach, Niemiec Karl Geiger, mówi, że ta decyzja o wykluczeniu Polaków jest niesprawiedliwa, to coś jest na rzeczy, czego świadkami byliśmy dzisiaj w Oberstdorfie, chaosu organizacyjnego i niekonsekwencji. Godzina 11. Niemiecki sanepid melduje się w tym pensjonacie Polaków znienacka, bez żadnej wcześniejszej informacji. Przyjechali tu, byli w hotelu, szefowa hotelu nam powiedziała, że nas będą testować i właśnie w ciągu tego testu już wyśle artykuły, że jesteśmy usunięci z Oberstdorfu. FIS tłumaczy to tak. Infekcja Murańki wydawała nam się świeża. Koronawirus mógł się rozprzestrzenić i zarazić pozostałych zawodników, stąd taka decyzja. To, że pozostała szóstka polskich skoczków w ostatnich 5 dniach była testowana aż 3-krotnie i za każdym razem miała wynik negatywny, nikogo nie interesowało. Sprawa bulwersuje, bo u Niemców też stwierdzono koronawirusa, a dokładniej u jednego z fizjoterapeutów. Niemcy tłumaczyli się tak. Zakażonego nie ma już w Oberstdorfie, poza tym ze skoczkami nie miał kontaktu. I niemiecki sanepid Niemcom zawierzył. Mogli skakać. Tak na pierwsze uczucie no jest to nie fair, jeżeli coś takiego jest. Nie wiem, czy chodzi o członka z tej głównej grupy albo nacjonalnej grupy, ale podejrzewam, że mieszkają w tym samym hotelu. Podwójne standardy? Trudno uciec od takiego wrażenia. Rzeczywiście trudno i trudno pogodzić się z brakiem Polaków w konkursie. Czy istnieje jeszcze cień szansy, że to się zmieni? Rafale, szanse na występ Polaków we wtorek paradoksalnie rosną. Jak to możliwe? Przed godziną przyszedł wynik powtórzonego testu Klemensa Murańki. Wynik negatywny. Znów przebadano całą kadrę. Rezultaty mają być dzisiaj wieczorem lub jutro rano. Jeżeli będą negatywne, to dochodzą do nas głosy, że Polacy zostaliby dopuszczeni do konkursu. Wariacki dzień, którego zwieńczeniem były wariackie kwalifikacje. Kwalifikacje to była 1,5-godzinna walka z mocno padającym śniegiem i wiatrem, którego prędkość w porywach momentami przekraczała 9 metrów na sekundę. W tych trudnych warunkach najlepiej poradził sobie Filip Aschenwald. Austriak skoczył 128,5 metra, co było największą odległością kwalifikacji. 11,1 punktu do Aschenwalda stracił drugi w kwalifikacjach Halvor Egner-Granerud. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wylądował na 122 metrze. Jego spokój i pewność siebie to zwiastun ataku jutro w konkursie. To był bardzo dobry dzień dla mnie. Oba skoki treningowe i ten, który oddałem w kwalifikacjach, były bardzo dobre. W pierwszej serii konkursowej Granerud zmierzy się z Francuzem Matisem Contamain, z kolei triumfator kwalifikacji Aschenwald powalczy z Dominikiem Peterem. Konkurs w Oberstdorfie jutro od 15.15 w TVP Sport i od 16.10 w Jedynce. A jeszcze dziś sportowy wieczór, początek o 22.30 w TVP Sport. Do zobaczenia. Wykluczeni czy też przywróceni? W jakiej sytuacji są polscy skoczkowie narciarscy? W kwalifikacjach nie wzięli udziału, ale szansa na występ w jutrzejszym konkursie w Oberstdorfie wciąż się tli i to może nawet coraz mocniej. Łączymy się z Filipem Czyszanowskim i Pawłem Baranem, którzy są najbliżej naszej ekipy. Panowie, jak wygląda zatem sytuacja na teraz, na godzinę 22.30? Na godzinę 22.31 sytuacja wygląda następująco. Jeżeli wyniki testów polskich skoczków, testów przeprowadzonych dzisiaj po godzinie 18 będą negatywne, to jutro Polaków zobaczymy w konkursie. Ale ręki bym nie dał sobie uciąć, że to będzie stała rzecz na przykład za kwadrans, bo dzisiejszy dzień jest tak wariacki, jest tak dynamiczny, dzieje się tyle, że naprawdę może być różnie, chociaż wierzę, że ten dzień zakończy się takim pozytywnym akcentem. Paweł, ty jesteś kibicem skoków, dziennikarzem, który umiłował skoki. Czy wyobrażałeś sobie taki scenariusz poniedziałku? Szczerze, to chyba w ten jeden dzień, ten pierwszy dzień turnieju czterech skoczni, wydarzyło się więcej niż przez inne w ciągu ostatnich, załóżmy, 3-4 lat. No bo informacja goniła informację. Twój telefon to chyba był aż czerwony z tego gorąca. W zasadzie to cały czas tak. Podładowywałem go, bo tak. Ciągle na łączach z trenerami, z zawodnikami, ci nie chcieli rozmawiać. Szał. Tak, i też była taka wielka dezinformacja. No nie wiedzieliśmy,
tak naprawdę nic konkretnego. Skoczkowie o różnych rzeczach dowiadywali się też różnymi kanałami, więc chaos jest ogromny, więc jest to naprawdę sytuacja niebywała, niecodzienna w historii skoków narciarskich. Dobrze, popatrzmy, jak to wyglądało od godziny mniej więcej 11 do godziny 18. Dlaczego taki przedział czasowy? No dlatego, że sytuacja była tak dynamiczna, że nie zdążyliśmy zupdate'ować tego materiału. Patrzymy. Godzina 11. Niemiecki sanepid melduje się w tym pensjonacie Polaków znienacka, bez żadnej wcześniejszej informacji. Przyjechali tu, byli w hotelu, szefowa hotelu nam powiedziała, że nas będą testować i właśnie w ciągu tego testu już wyszły artykuły, że jesteśmy usunięci z Oberstdorfu. FIS tłumaczy to tak. Infekcja muranki wydawała nam się świeża. Koronawirus mógł się rozprzestrzenić i zarazić pozostałych zawodników, stąd taka decyzja. To, że pozostała szóstka polskich skoczków w ostatnich 5 dniach była testowana aż 3-krotnie i za każdym razem miała wynik negatywny, nikogo nie interesowało. Sprawa bulwersuje, bo u Niemców też stwierdzono koronawirusa, a dokładniej u jednego z fizjoterapeutów. Niemcy tłumaczyli się tak. Zakażonego nie ma już w Oberstdorfie, poza tym ze skoczkami nie miał kontaktu. I niemiecki sanepid Niemcom zawierzył. Mogli skakać. Tak na pierwsze uczucie jest to nie fair, jeżeli coś takiego jest. Nie wiem, czy chodzi o członka z tej głównej grupy albo nacjonalnej grupy, ale podejrzewam, że mieszkam w tym samym hotelu. Podwójne standardy? Trudno uciec od takiego wrażenia. Sytuacja zaczęła mocno przyspieszać po godzinie 18, bo wtedy pojawił się wynik testu Klemensa Muranki robiony przed południem. Okazało się, że ten wynik jest negatywny, a były to badania dokładne, laboratoryjne. Czyli wyszło na to, że zawieszono nas w TCS-ie na podstawie wyniku, który w zasadzie nie miał jakiegokolwiek znaczenia. Pospieszono się z tą decyzją. No i znaczne przyspieszenie całej akcji. Zrobiono test wszystkim kadrowiczom, całemu sztabowi, 16 osób. Jeżeli te wyniki będą negatywne, a mają te wyniki być jutro około godziny 10 rano, no to po spotkaniu Team Captain Meeting ustalono głos trenerów, że dobrze, Polacy będą dopuszczeni do tego konkursu i wydaje się, że to jest najbardziej racjonalne rozwiązanie i najbardziej racjonalna decyzja, jaka mogła zapaść dzisiaj. No tak, no bo szczerze nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że mamy teraz zakwalifikowanych 50 zawodników, 5, których się nie dostało i jutro mamy znowu zorganizowane kwalifikacje i znowu jutro mamy pechowców, którzy dzisiaj teoretycznie mieli skakać w konkursie, czyli jutro mieli skakać w konkursie, a tu nagle okazuje się, że wrócili Polacy, mamy znowu kwalifikacje i wczoraj miałem prawo startu, a dzisiaj tego prawa startu nie mam. Podwójne standardy, o których mówiłeś w materiale, to też bardzo ważna rzecz, no bo spójrzmy sobie chociażby na Władimira Zagrawskiego, który nie mógł startować w konkursie w Niżnym Tagile, stracił MŚ w lotach narciarskich w Planicy tylko dlatego, że Matijasz Żupan i Jaka Rus z jego sztabu szkoleniowego byli zakażeni. To sama sytuacja ze Szwajcarami w Słowenii. Rony Hornszuch, który był zakażony, był trenerem reprezentacji, który jest trenerem reprezentacji Szwajcarii, jest zakażony koronawirusem, Szwajcarzy są negatywni i nie mogą startować. No a tutaj fizjoterapeuta niemiecki, kadry wprawdzie B, ale też ma kontakt ze skoczkami, jest zakażony koronawirusem, ale Niemcy mogą skakać. To jest dość dziwna sytuacja, bo tak tylko nadmienię, że w Wiśle nagrywaliśmy materiały, praktycznie skoczkowie nagrywali dla nas materiały, jak wygląda przygotowanie zawodnika w czasie pandemii koronawirusa i Żiga Jelar nagrał dla nas jeden materiał wideo, pokazywał, jak wygląda jego praca z fizjoterapeutą. No to nie ma czegoś takiego, że są konsultacje zdalone. Online. Oczywiście to nie jest przecież taka konsultacja, tylko normalnie fizjoterapeuta poświęca zawodnikowi naprawdę bardzo dużo czasu, niekiedy więcej niż trener. No dobrze, jak będzie wyglądał plan wtorku? 14.30 trening dla 7 Polaków, 15 seria próbna dla wszystkich 62 skoczków, 16.30 pierwsza seria z udziałem wszystkich. No i ja się zastanawiam, czy ta sytuacja wybije naszych z rytmu. Rozmawiałem dzisiaj skype'owo z Michałem Doleżalem, bo nasi skoczkowie sami nałożyli na siebie izolację i pytam się, jak z tą formą? Wybije, nie wybije? Michał mówi spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Dzisiaj nawet rozmawialiśmy jeszcze z Haraldem Perniczem, tym austriackim magiem od fizjologii. Od kus między innymi. Od kus, tak. Owiec i wszelakich zwierząt. Tak. I Harald Pernicz mówi, naprawdę jest wszystko okej, wszystko jest opanowane. Pytanie, jak w głowach sobie z tym zamieszaniem poradzą nasi zawodnicy, ale w związku z tym, że jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych kadr w cyklu Pucharu Świata, to ja jestem spokojny, a już
całkowitym domknięciem tej historii byłoby zwycięstwo Clemensa Murańki jutro, zakładając, że wszystkie wyniki są negatywne. Tak, miejmy nadzieję, że tak będzie, no bo oczekiwanie wielkie i no praktycznie mamy godzinę 22:30, ale no wiemy, że nic nie wiemy, no bo to wszystko rozstrzygnie się dopiero, zerkasz na zegarek jutro o godzinie, no w godzinach porannych, no bo nie wiemy dokładnie, kiedy ta informacja spłynie, no bo jest tak, jak to mówiliśmy na początku, informacje spływają w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Ja mam największy żal do Sandro Pertile, dyrektora Pucharu Świata, bo to człowiek, który miał zastąpić i zastępuje Waltera Hofera, ale zdaje się, że jeszcze nie dorósł do takiej funkcji, bo nie ma w nim krzty poczucia odpowiedzialności. To nie jest człowiek, który potrafi uderzyć pięścią w stół i wziąć odpowiedzialność na swoje barki. No, jest to zupełnie inny kaliber niż Walter Hofer, który też się mylił. Dobrze, dzisiaj też kwalifikacje się odbyły. Zobaczmy, jak przebiegły. Dzisiejsze kwalifikacje to było zadanie dla prawdziwych twardzieli. Skoczkowie stoczyli 1,5-godzinną walkę z mocno padającym śniegiem i wiatrem, którego prędkość w porywach przekraczała 9 metrów na sekundę. Dlatego też oprócz formy kluczową rolę odgrywało szczęście. A to uśmiechnęło się do Filipa Schönwalda. Austriak w niezłych warunkach uzyskał 128,5 metra, co było najdłuższym skokiem kwalifikacji. 11,1 punktu do Schönwalda stracił drugi w tym wstępie do 69. turnieju czterech skoczni Halvor Egner Granerud. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wylądował na 122 metrze. To był dla mnie bardzo dobry dzień. Oba skoki treningowe i ten, który oddałem w kwalifikacjach, były bardzo dobre. Niemcy liczyli oczywiście na Karla Geigera i faktycznie mistrz świata w lotach był najlepszym z Niemców, ale dopiero na 14 miejscu. Geiger, który wrócił po krótkiej przerwie, ostatnio przeżywał ogromną huśtawkę nastrojów. Złoto w planicy, narodziny córki i zakażenie koronawirusem. Cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Przede wszystkim cieszę się, że z moją córką i żoną wszystko jest w porządku. To było dla mnie najważniejsze. Ostatnie 10 dni było dla mnie bardzo ciężkie. Na szczęście wszystko jest okej i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być. O ile nie wyjaśni się sprawa polskich skoczków, w pierwszej serii konkursowej Geiger zmierzy się z Francuzem Faubertem. Granerud powalczy również z Francuzem Matisem Contamin. Z kolei triumfator kwalifikacji Aschenwald będzie skakał w parze z Dominikiem Peterem. A my z Pawłem z uwagą będziemy bacznie przyglądać się Granerudowi, bo to jest najciekawsza postać ostatnich tygodni. 5 kolejnych wygranych konkursów w Pucharze Świata i pytanie, czy uda się dobić do tej magicznej granicy 7 konkursów, to nie udało się nikomu. Twoje zdanie, Pawle? Uważam, że będzie to bardzo trudne z tego względu, że on nawet w zawodach w Engelbergu nie wygrywał z tak ogromną przewagą nad pozostałymi rywalami. To była przewaga 1,7 punktu i 2,2 punktu, a więc to nie była taka deklasacja, że przeskakiwał rywali o 5-7 metrów, tylko tak no, minimalnie z nimi wygrywał. Ale na uwagę zasługuje to, że jest to zawodnik, który jedzie na TCS z dużą liczbą wygranych konkursów przed turniejem. Taka trochę podobna sytuacja jak z Janem Ahonenem w sezonie 2004-2005. On ten turniej wygrał i podobna sytuacja do Tomasa Morgenstern'a 2006-2007, ale on wtedy zakończył ten czempionat na drugiej lokacie. Sylwetka Halvora Egnera Graneruda właśnie teraz. O tym, że dziadek lidera Pucharu Świata, bajki słynne na całą Norwegię pisał, już wiecie. O tym, że wnuczek Halvor Egner to niezły ancymon, też na pewno słyszeliście i widzieliście, bo w sieci zostaje wszystko. Nie wiecie pewnie jednak, że rok temu o tej właśnie porze Granerud na skoki narciarskie patrzeć po prostu nie mógł. Najgorszy był turniej czterech skoczni. Leciał w telewizji, a ja nie mogłem się pozbierać w pucharze kontynentalnym. To był mroczny czas, byłem bardzo zdołowany. Z ratunkiem jemu akurat przyszedł koronawirus i przedwczesne zakończenie sezonu. Odwołanie zawodów, zawieszenie obozów. Po prostu reset. To był moment, kiedy chciałem zakończyć karierę. Krótki, ale w mojej głowie nie byłem wtedy skoczkiem. Był za to przedszkolankiem, czyli pomocą przedszkolną. Nie było innego wyjścia, bo zimą na skokach zarobił 6,5 tysiąca koron, czyli jakieś 2750 zł. Trzeba było więc dorobić i dorabiał z uśmiechem. Świetnie dogadywał się z dziećmi, zachęcał je do aktywności. Jeździli na rowerach, grali w piłkę, ciągle w ruchu. I tak wrócił dziecięcy głód, głód skakania. W trakcie domowej izolacji zmieniłem zdanie. Zacząłem od wysłania e-maila do mojego trenera. Trenerze, co mam poprawić, żeby zostać najlepszym na świecie?
Pytanie trudne, a trener z perspektywy czasu chyba cudotwórca. Ale ten błysk przyszedł dopiero jesienią i to późną. Wcześniej nic nie zapowiadało, że to Granerud będzie z norweskiej grupy najlepszy. Jeśli ktoś tam brylował, to tym kimś był Daniel André Tande. Zacząłem się uczyć skoków zupełnie od nowa. Ale latem szło mi fatalnie. Gdy w końcu poczułem, że znowu fruwam, nie mogłem w to uwierzyć. Niezła droga jak na 12 miesięcy, prawda? Jedno jest pewne, kibiców zyskał sobie na całe życie. A jak się znów zobaczą, to pan z przedszkola może już być najlepszym skoczkiem świata. Wiecie co, dzieciaki? Warto marzyć. Barwna postać ten Granerud, barwna. Powoli żegnamy się z okolic Oberstdorfu. Ja, Paweł, przyznam ci szczerze, że boję się położyć spać, bo nie wiem, co się wydarzy w nocy. Te sytuacje z dzisiaj, no taki duży niepokój we mnie wzbudziły. Tak. No ale pamiętajmy, że jest jeszcze taka sprawa, że Filip Aschenwald wygrał 3000 franków szwajcarskich za pierwsze miejsce w kwalifikacjach, więc... My mamy nieuregulowane rachunki z Austriakami, bo dobrze wiemy, że w Val d'Ifiemme w 2013 roku Piotr Grzyła obiecał flaszkę dla Tomasa Morgensterna. Tej flaszki nie było, więc tutaj gdyby coś poszło nie tak, być może ta nagroda byłaby cofnięta i Polacy musieliby się po prostu zrzucić na tę nagrodę dla Filipa Aschenwalda. Jeżeli wystartują w konkursie, to myślę, że nawet z naddatkiem będzie zrzutka. Z takim napiwkiem. Tak, tak, delikatnym. Dobrze, dziękujemy, spokojnej nocy i oby się wszystko jutro udało. Czekamy na pozytywne zatem zakończenie, czyli negatywne wyniki testów biało-czerwonych. Filip Czyszanowski, Paweł Baran, bardzo dziękuję, drodzy panowie. Ale pozostajemy oczywiście przy temacie, na ten bałagan, jaki powstał w Oberstdorfie. Teraz spojrzymy okiem redakcji. Co udało nam się wypatrzeć, to za chwilę z treści Aleksander Roy. Dobry wieczór, Olku. Dobry wieczór. Turniej czterech testów, jak ci się podoba nowa nazwa? No, kontrowersyjna, ale myślę, że ktoś, kto narzekał na przeliczniki, na wiatr, na system punktacji w skokach narciarskich, dzisiaj może powiedzieć, okej, to jest naprawdę nic w porównaniu do tego, co działo się dzisiaj. Filip powiedział bardzo ważną rzecz. Myślę, że ona powinna być wytłuszczona, że Sandro Pertile, obecny dyrektor Pucharu Świata, nie dorósł do pewnych decyzji. Nie jest Walter Hofer. Tak, ja powiem więcej. Myślę, że warto przypomnieć, kto organizował pierwszy konkurs w tym sezonie, inaugurację Pucharu Świata. Od wielu lat zresztą robi to Polska. Chciałbym przypomnieć, kto zorganizował jedyne letnie Grand Prix w tym sezonie w skokach narciarskich, kto jest w stanie zorganizować kolejne dodatkowe zawody w Pucharze Świata i kto już te dodatkowe zawody Pucharu Świata zorganizuje. Myślę, że warto to sobie przypomnieć i warto też przypomnieć Włochowi, który stoi na czele całego tego cyrku. Ale dobrze, sędzią tutaj być trudno, sędzią sprawiedliwym w tym całym zamieszaniu i chciałbym spojrzeć okiem na to, co dotychczas się działo, bo jest jeden punkt wspólny w Pucharze Świata, który tyczy się wszystkich konkursów, mianowicie praktycznie po każdych zawodach, a nawet przed, któraś z reprezentacji jest osłabiona właśnie przez pandemię koronawirusa. I tak właśnie zacznijmy od Wisły. Tam nie przylecieli Włosi i Kazachowie ze względu właśnie na zakażenia. Finowie prewencyjnie podeszli do sprawy, przygotowywali się do własnych zawodów w Kusamo tydzień później, a tam z kolei nie mogli polecieć zawodnicy reprezentacji Austrii Gregor Schlierenzauer, a także Filip Aschenwald zostali zakażeni. I tutaj spójrzmy na całą sytuację przez pryzmat reprezentacji Polski, bo tam była sytuacja, że zawodnicy zostali zakażeni i Austriacy także podeszli prewencyjnie do sprawy. Mówię dlatego także w kwestii Finów, ponieważ wycofali całą swoją reprezentację, jeżeli chodzi o podstawowych skoczków. I to była słuszna decyzja, bo co się okazało przed Niżnym Tagiłem, jeszcze przed Niżnym Tagiłem, Stefan Kraft także został zakażony, jak się okazało, i Michael Heibeck, i jeszcze kilku innych zawodników. Więc to była decyzja dobra. Ale przejdźmy dalej, bo były Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy. Tam Szwajcarzy nie mogli wystąpić, o czym już wspomniał Paweł, ale tylko dopowiem dwie kwestie. Szwajcarzy już praktycznie byli w autobusie na skocznie i wtedy zainterweniowała słoweńska ochrona zdrowia.
A druga kwestia jest taka, i tutaj też jest podobieństwo do reprezentacji Polski, że trener Szwajcarów najpierw był pozytywny, później negatywny i później znowu pozytywny. Czyli też były wątpliwości dotyczące tego, czy testy były wykonane prawidłowo, czy dały pozytywny wynik, czy też nie. Dokładnie tak. A zamieszanie austriackie, jeszcze dodam, skończyło się tym, że zwolniono asystenta Andreasa Witthelzela, który nie przestrzegał podobno przepisów sanitarnych. I Karl Geiger, jeszcze taka bardzo kontrowersyjna kwestia, ponieważ pamiętamy, że on po Mistrzostwach Świata w lotach, w międzyczasie urodziło mu się jeszcze dziecko, został zakażony koronawirusem i został odsunięty od reprezentacji Niemiec. To jest oczywista kwestia, ale pozostali zawodnicy podopieczni Stefana Horngachera skakać mogli. Jak widać, co kraj, to obyczaj, nie tylko jeżeli chodzi o same państwa, ale także związki narciarskie, które też mogą zdecydować, tak jak to było choćby w przypadku austriackim. I jeszcze jedna kwestia, w Wiśle skoczkowie nie musieli pojawiać się z ważnymi testami. Mogli być badani na miejscu, skorzystało z tego może 3 czy 4 reprezentacje, a koszt takiego badania, na przykład dla reprezentacji Polski, to jest około 5 000 zł. Także jest to trochę kosztowne, no ale co jest ważniejsze niż zdrowie. No dobrze, karuzela kręci się dalej, to najważniejsze, karuzela Pucharu Świata, ale w różnych miejscach jest inaczej. I o tym między innymi Adam Małysz, może nie jest to najświeższy przykład, ale bardzo interesujący, czyli wyprawa polskich skoczków do Szwajcarii. Posłuchajmy naszego mistrza, bo on docierał tam samochodem. Bardzo dużo mówiono się o tym, że tutaj, żeby wjechać w ogóle do Szwajcarii, będzie duży problem, bo granice są na granicach są kontrole. Musieliśmy wydrukować w zasadzie całą taką książkę od organizatorów, że przyjeżdżamy, że na zaproszenie, że to są zawody sportowe. Test musieliśmy mieć negatywny oczywiście. A de facto wjechaliśmy na granicę i nikt nas nie kontrolował. Przejechaliśmy normalnie, więc byliśmy w lekkim szoku. Wszystko pod ręką, a tutaj nikt nawet nie stał na granicy. Z jednej strony dobrze, no bo bez jakichś problemów. Już ewidentnie zdziwiony. Ja też byłem zdziwiony. Byłem w Szwajcarii i tam dopiero o testy poproszono nas, testy wykonane w Polsce. Poproszono nas dopiero przy odbiorze akredytacji. Natomiast gdy byłem w Finlandii, sytuacja była taka, że raz, że musiałem mieć testy zrobione w Polsce, po przylocie natychmiast na lotnisku zostały one sprawdzone, później przy odbiorze akredytacji także zostały one sprawdzone i później jeszcze mieliśmy test wykonywany na miejscu w Finlandii. Z Finów. Tak, dokładnie tak, był bolesny, tak bardziej bolesny niż w Polsce, to tak na marginesie i w ramach ciekawostki. Natomiast w Szwajcarii rzeczywiście były momenty, kiedy można było podejrzewać, że jest naprawdę, są mocne restrykcje. Tutaj widzimy Stefan Horngacher, który jeżeli chodzi o wyprzedzanie epoki w przypadku przestrzegania przepisów był lata świetlne, bo pamiętamy, gdy był trenerem reprezentacji Polski, to polscy skoczkowie nie mogli się witać na przykład z dziennikarzami. On bardzo przestrzega tych reguł, a tutaj widzieliśmy, jak odbierał akredytację dla swoich zawodników, żeby nie ryzykować ich zdrowia. Tutaj widzimy podziały w Szwajcarii, jak to wyglądało, też strefy dla dziennikarzy są bardzo wyróżnione, jest też możliwość badania temperatury. No, jest bardzo, wydaje się, że bardzo restrykcyjnie podchodzili Szwajcarzy do pewnych kwestii, natomiast to mogły być momentami tylko pozory. Natomiast jest rzeczywiście różnica. W Finlandii mogliśmy zjeść śniadanie bez żadnego podziału na godziny, natomiast w Szwajcarii już nasza ekipa telewizyjna musiała się rozdzierać, żeby ta liczba osób była ograniczona. Dokładnie tak. Chciałbym zwrócić też uwagę na aspekt sportowy, bo dzisiaj bardzo dużo mówimy o tych koronawirusowych kwestiach, ale warto zwrócić uwagę na to, jak prezentuje się klasyfikacja Pucharu Świata, bo wiesz, Rafał, ja nie pamiętam, kiedy trzecie miejsce w Pucharze Świata miało tak małą liczbę punktów. Robert Johansson zgromadził ich dotychczas 220, to daje mniej więcej średnio powyżej 30 punktów. Na przykład Kamil Stoch 2 sezony temu, gdy był na trzecim miejscu, miał tych punktów 350. Tutaj Karl Geiger, 11 miejsce, raptem 141 punktów w teoretycznie 7 występach. On oczywiście nie występował we wszystkich konkursach Pucharu Świata, bo nie mógł, bo był zakażony, ale na przykład w zeszłym sezonie na tym etapie Karl Geiger miał 347 punktów. To pokazuje, że ten sezon będzie zupełnie inny. I jeszcze jedna ciekawostka. Austriacy w tym sezonie punktowali w liczbie 10 skoczków. 10 skoczków, czyli bardzo duża jest to liczba, z tego względu, że Austriacy jeszcze nie mogli skorzystać z tej kwoty krajowej, która przysługuje im wtedy, kiedy występują we własnym kraju. To jest naprawdę fenomenalny wynik, ale wynikający bardziej z konieczności, aniżeli z tego,
że zdecydowali się na tylu skoczków, bo taka jest rywalizacja w kadrze, co nie zmienia faktu, że prezentują bardzo wysoki poziom. I jeszcze jedna kwestia związana z Polakami. Myślę, że dla turnieju czterech skoczni strata takich skoczków jak nasi, jak Piotr Żyła, jak Dawid Kubacki, jak Kamil Stok, to są skoczkowie, którzy w każdym momencie mogą odpalić, mogą po prostu turniej wygrać. Myślę, że na chwilę obecną żadna reprezentacja nie ma takiego kapitału ludzkiego w postaci trzech tak wyraźnych liderów. I ktoś może powiedzieć, no nie mamy szans, jeżeli jutro, nie daj Boże, nie wystąpimy w Oberstdorfie, ale jest taka jedna furtka. Oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale zawody w Oberstdorfie mogą być oczywiście odwołane. I wtedy mielibyśmy turniej czterech skoczni, a Polacy zaczęliby odgarmić Partenkirchen. Jest to możliwe, ale w historii turnieju czterech skoczni nigdy się nie zdarzyło. Były ciekawe przypadki. Ahonen wygrywał turniej, nie wygrywając żadnego konkursu. Janda z Ahonenem zajmowali miejsce egzekwo. Hanna, Wald, Kobayashi, Stok wygrywali cztery konkursy. Ale czy ktoś był najlepszy, występując tylko w trzech konkursach? Tego nie było. I na sam koniec jeszcze bardzo podobała mi się parafraza, której użył Adam Buchholz ze skijumping.pl na Twitterze. Sparafrazował Jacka Laskowskiego, powiedział, że to turniej czterech skoczni trochę w 4K. Kwalifikacje, koronawirus, kwarantanna. A czwarte? A czwarte K to proszę sobie samemu dopowiedzieć. No właśnie, myślę, że brak Polaków to byłby kolejny cios w prestiż turnieju czterech skoczni, a kilka tych ciosów ostatnio te przecież renomowane zawody przyjęły. Aleksander Roy. Bez wątpienia trzymamy kciuki za zdrowie. Otóż to, bardzo dziękujemy.